Dobrze, witam w nowym odcinku. Były już wykłady z Biblii, z Pięcioksięgu, były wykłady z literatury egipskiej, w kontekście biblijnym też z literatury mezopotamskiej, ale nie było do tej pory porządnego wykładu z archeologii, z archeologii biblijnej czy z archeologii miejsc biblijnych. No do dzisiaj próbka takiego wykładu. Weźmiemy na warsztat nie jakąś błahostkę, ale bardzo ważne odkrycia archeologiczne, odkrycia w mieście Jerychu. I spróbujemy skonfrontować te odkrycia, to, co odkryto w mieście Jerycho, z opowiadaniem biblijnym, chyba z jednym z lepiej zna, zresztą znanych opowiadań biblijnych, jakim jest zdobycie Jerycha. Tak? W księdze Jozłego, w szóstym rozdziale mamy opis, jak to Izraelici wkraczają do Kananu i napotykają właśnie miasto Jerycho. Pan Bóg rozkazuje im otoczyć to miasto prawda, siedmiokrotnie, i mury Jerycha padają. Tak? Mury Jerycha padają. No, i spróbujemy sobie skonfrontować to biblijne opowiadanie z tym, co mówi nam dzisiaj archeologia. Dobra, może udostępnimy ekran, żeby tutaj pewne rzeczy pokazywać. Dobrze, mam nadzieję, że to już widać. Mamy otwartą Księgę Jozułego, rozdział 6, właśnie z tym sławnym opowiadaniem o zdobyciu Jerycha. Jak to Pan Bóg rozkazuje Izraelitom, otoczyć miasto, później okrążyć je przez 7 dni po jednym razie zaś w siódmym dniu otoczyć, okrążyć to miasto siedem razy, no i za siódmym razem zagrać w trąby, dać okrzyk wojenny i wtedy, prawda, mury Jerycha runęły. No nie będziemy czytać całego rozdziału, jeszcze zaraz do niego wrócimy, bo to jest długie opowiadanie, ale myślę, że dobrze ono jest znane, może jeszcze pokażę takie obrazki, które, prawda, przedstawiają, bardzo często się pojawiają, czy to w Bibliach, czy w różnych miejscach związanych z interpretacją Biblii. Jak to Izraelici, właśnie kapłani noszą arkę, inni kapłani właśnie dmią w trąby, mamy wojowników, no i mury Jerycha upadają, mury Jerycha upadają, tak? Tutaj inny obrazek czy inne takie przedstawienie, jak to mury Jerycha padły właśnie przed Izraelitami, no i jeszcze jeden tutaj taki właśnie też taka rycina czy obraz, więc myślę, że scena jest znana. No, i właśnie spróbujemy ją sobie skonfrontować z danymi archeologicznymi, z tym, co mówi nam archeologia. Spróbujmy sobie zobaczyć samo miejsce tych sławnych wykopalisk w Jerychu. O, tutaj mamy zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie na tzw. tel Jericho, czyli, wy, czyli wzgórze, wzgórze wykopalisk. Zdjęcie jest zrobione z dachu m, m, takiego budynku. I przedstawia właśnie to, to wzgórze wykopalisk. Ono nie wygląda jakoś imponująco, ale proszę mi uwierzyć, tutaj mamy niezwykłe odkrycia, bo no, ten tel to jest odkryte najstarsze miasto świata. Między innymi, tu jest wiele niesamowitych rzeczy, ale między innymi mamy tutaj odkryte pierwsze, można powiedzieć, takie z założonych miast na świecie, więc coś niesamowitego. Wielkie, wielkie, ważne odkrycia. Co to znaczy w ogóle tel? Tel to jest, nazwa tel oznacza wzgórze po arabsku, ale tutaj nie chodzi o takie naturalne wzgórze, tylko najczęściej w archeologii chodzi o tak, wzgórze jako takie rumowisko, czyli miejsce, gdzie dokonywano, od, gdzie dokonano odkrycia jakiegoś miasta. Miasta często same w sobie były budowane na wzgórzu, tak, żeby lepiej, lepsza była widoczność, lepsza obronność, ale też miasta z czasem rosły, tak. miasta, jakby były, wiemy, że miasto się burzy. Na nim jest nabudowywana nowa warstwa, tak, i miasto też czasem rośnie, tworząc pewien tel, nie wiem, miasto zostanie zburzone, prawda? zrównane z ziemią, później zasypane piaskami, wiatrem i ziemią, ale na tym miejscu najczęściej, bo te miejsca, w których powstawały miasta przecież, to były miejsca często takie atrakcyjne, tam było często jakieś źródło, to było miejsce często dobrze, dobre pod względem obronnym czy innym. Więc na tym miejscu, które było zburzone, budowano kolejną warstwę. Za kilkaset lat zniszczono, ale znowu później budowano, prawda? No i takie miasta rzeczywiście, można powiedzieć, że z wiekami trochę rosły, budując takie, właśnie, tworząc takie tele, czyli takie wzgórza nienaturalne. Oczywiście z czasem, kiedy miasto zostało zniszczone i opuszczone, zostały to zasypane piaskami pustyni, i dopiero później, właśnie często takie tele zostają odkrywane. Może tutaj nawet pokażę taki przykładowy tel. To jest właśnie inne, to jest akurat miasto w Syrii, Bari, ale to jest dobry przykład takiego właśnie telu, czyli takiego wzgórza, które nie jest naturalnym wzgórzem, ale kryje w sobie wykopaliska, kryje w sobie ruiny miasta. No i tu nasze właśnie Jericho, tak jak powiedziałem, chociaż nie wygląda to może jakoś bardzo spektakularnie, to jest no jedno z najważniejszych w ogóle odkryć archeologicznych na świecie. To miasto. Między innymi właśnie dlatego, że odkryto tutaj najstarsze miasto świata. Tutaj jest w ogóle wejście. Z tej strony wchodzi się tutaj, można sobie przespacerować się po tym telu. No niestety pielgrzymki i wycieczki, które jeżdżą do, do, do Izraela czy do Ziemi Świętej, omijają to miejsce, przybywają owszem do Jerycha, ale tylko po to, żeby zobaczyć symboliczną górę Kuszenia, czy zobaczyć symboliczną sykomorę Zacheusza, czy ewentualnie źródełko Eliasza. Notabene tutaj, właśnie, tutaj na dole jest to źródełko. Tak jak powiedzieliśmy, tele czy te starożytne miasta wyrastają najczęściej przy źródle, i tak było właśnie z naszym, tym pierwszym osiedlem ludzkim, które powstało tutaj w tym miejscu. Ono powstało przy źródełku. No więc wracam do tej myśli, że no niestety, grupy pielgrzymkowe czy wycieczki opuszczają często, w ogóle pomijają to miejsce. Wiem coś o tym, bo sam przecież oprowadzam po Izraelu, i często najczęściej nie ma tego w planach. Szkoda, dlatego, że to jest no, coś niezwykłego. Tutaj mamy odkrycia y, najstarszej cywilizacji świata, bo proszę sobie uświadomić może jedno, że to, że mamy najstarsze miasto świata pochodzące y, mniej więcej sprzed 11 tysięcy lat, najstarsze osiedle ludzkie, to y, y, ktoś może powiedzieć, no dobrze, no może znajdziemy, jak, za jakiś czas znajdziemy starsze. Owszem, może tak być, ale prawdopodobieństwo jest bardzo małe, że znajdziemy jakieś starsze miasto na świecie. Dlatego, że 11 tysięcy lat temu to jest, to są tak zwane kultura natufijska, innymi słowy, to są też czasy neolityczne. A neolityczne czasy to są czasy, kiedy jeszcze ludzkość jest na etapie takim łowiecko zbieraczym, tak? czyli ludzie nie tworzą miast. Tworzą małe osady, małe osiedla takie wiejskie czy takie bardziej małe grupy. Dlatego że żyją jeszcze właśnie w takiej kulturze łowiecko-zbierackiej, gdzie tak naprawdę pożywienie właśnie zdobywa się poprzez no, łowy albo zbieranie tego, co się znajdzie. Natomiast proszę sobie uświadomić, że właśnie mniej więcej te 11-10 tysięcy lat temu mamy do czynienia z czymś, co, co badacze nazywają rewolucją neolityczną. Rewolucja neolityczna, to słowo nie jest tu przypadkowe, że to jest rewolucja. Bo to jest wielk, ogromna zmiana w historii ludzkości. Mianowicie w mniej więcej jednym czasie doszło do wynalezienia uprawy, tak, uprawa zbóż, i do y, hodowli, czyli do udomowienia zwierząt. I teraz jak wielkie to było odkrycie, to proszę sobie uświadomić, że to, że ludzie już nie tylko, że przyszli coś, zebrali to, co było, to, co znaleźli na danym miejscu, ale mogli wpadli na pomysł, że można coś zasiać, poczekać i później zebrać. Tak samo ze zwierzętami, że można. Je udomowić i później hodować, to sprawiło, że nagle pojawiły się bardzo duże zapasy żywności, tak? Kiedy opanowano uprawy zbóż i opanowano mniej więcej w podobnym czasie, to jest właśnie na Bliskim Wschodzie, bo tu się zaczyna ta, ta rewolucja neolityczna, to jest mniej więcej właśnie gdzieś ten 11 tysięcy lat temu, czy 10 tysięcy lat temu. Kiedy opanowano hodowlę i opanowano uprawy, pojawiły się nadprodukcja żywności. A jeżeli mamy zapasy żywności, to tutaj mamy kluczową rzecz. Wreszcie nie trzeba cały dzień chodzić za jedzeniem, uganiać się za jedzeniem i poszukiwać jedzenia, tylko ludzie mogą zająć się innymi rzeczami. I tak naprawdę ta, ta rewolucja neolityczna to jest jednocześnie jakaś kolebka cywilizacji, tak? jakiś początek cywilizacji, bo jeżeli ludzie. Mieli wreszcie czas, nie musieli gro swojego dnia właśnie spędzać na poszukiwaniu czy zdobywaniu pożywienia, bo ten zapas był, bo była hodowla, była uprawa, prawda? To mogli zająć się innymi rzeczami, jak chociażby kultura, jak chociażby wyrób narzędzi, wyrób ozdób, rzemiosło i mogli budować przede wszystkim większe społeczności, tak? Do tej pory ludność koczownicza, czy taka łowiecko-zbieracza, to były małe grupy, tak? to były najwyżej kilkadziesiąt, może, nie wiem, Dunbar mówi maksymalnie 150 osobników. Tak? Natomiast kiedy zapasy były większe, można było wreszcie tworzyć większe społeczności ludzkie. I tak w ogóle powstaje miasto. Tak w ogóle powstaje miasto i tutaj przed państwem mamy chyba najstarsze właśnie miasto świata, najstarsze osiedle ludzkie, które już nie jest osiedlem z czasów łowiecko-zbieraczych, ale jest osadą, którą możemy nazwać miastem. Bo ta, to, ten tel liczy mniej więcej gdzieś 4 hektary. Jak na starożytne czasy, to warunki pierwszych miast to jest bardzo dużo. Gdzieś 4 hektary. Mogło tam zamieszkiwać od tysiąca, nawet niektórzy mówią do dwóch ludzi, więc tutaj mamy społeczność dużo większą niż jeszcze te społeczności zbieracko-łowieckie. I co ciekawe, to miasto już na początku było otoczone wałami takimi obronnymi. Więc tutaj mamy do czynienia jakby no, z kolebką cywilizacji, tak? z czymś, co można powiedzieć, pchnęło ludzkość ogromnie do przodu, sprawiając, że ludzie zaczęli tworzyć kulturę, zaczęli tworzyć narzędzia, ale również zaczęli tworzyć literaturę, zaczęli później tworzyć no, to, co nazywamy sztuką, pamięcią itd. Więc Telierycho to jest wielkie odkrycie, bardzo ważne. Tutaj mamy, można powiedzieć, dotykamy samej kolebki cywilizacji ludzkiej. Mamy do czynienia z najstarszym miastem świata. Co więcej, Mogę też powiedzieć, że mamy, też, mamy tu do czynienia też z najstarszym, niemal nieprzerwanie zamieszkałym miastem świata. Bo Tel Jerycho, też te odkrycia, o których zaraz opowiem, one nam to potwierdzą, Tel Jericho było zamieszkiwane od mniej więcej właśnie tych 11 tysięcy lat temu. Czyli gdzieś pierwszą, najstarszą osadę ludzką, właśnie, którą tam odkryto, to jest mniej więcej sprzed 9 tysięcy lat przed naszą erą. Dodając naszą erę, prawda, mamy, mamy jakieś 11 tysięcy lat, to niemal nieustannie to miasto było zamieszkiwane i proszę zobaczyć do dzisiaj. Do dzisiaj dookoła mamy żywe, dynamiczne, rozwijające się arabskie miasto. Tak? Jericho, więc, więc to jest nie tylko najstarsze miasto świata, ale jednocześnie chyba najstarsze, e, takie zamieszkałe, czy niemal, niemal nieprzerwanie zamieszkałe osiedle ludzkie. Inną ciekawostką, taką też y, taką, takim ewenementem, otóż mamy do czynienia tutaj z jednym z najniżej położonych miast świata. Proszę pamiętać, że my jesteśmy w Depresji, czyli jesteśmy, może nawet pokażę tutaj gdzieś na mapce, o, tutaj będę miał mapkę, y, jesteśmy w blisko Morza Martwego, które przecież jest no, najniżej położonym takim zbiornikiem wodnym, dużym zbiornikiem na świecie, Ponad minus, po, no, minus 400, ponad, prawda, pod poziomem morza. No i proszę zobaczyć, mamy Jerycho. Blisko Morza Martwego, niedaleko Jerozolimy, jakieś 30, może, kilometrów od Jerozolimy mamy, mamy Jerycho. I to miasto jest, yy, uchodzi przynajmniej za najniżej położone miasto świata. To jest gdzieś 270-280 metrów pod poziomem morza. Kto był w Ziemi Świętej, kto był w Izraelu, to. Na pewno jechał z Jerozolimy do Jerycha, i tu mamy takie ciekawe doświadczenie, tak? Kto, kto, kto był, to wie, o czym mówię, że z Jerozolimy, która jest blisko położona, jak powiedziałem, jakieś tam 20 parę do 30 kilometrów od Jerycha, z Jerozolimy do Jerycha jest piękna asfaltowa droga, ale bardzo ostro schodząca w dół. Dlaczego? Bo Jerozolima jest położona gdzieś mniej więcej na takich wzgórzach, które mają 700 metrów nad poziom morza, a Jerycha, jak powiedzieliśmy, prawie 300 metrów pod poziomem morza, tak? Więc żeby z Jerozolimy dostać się do pobliskiego Jerycha, trzeba nie tylko pokonać trasę, powiedzmy, tam 20 paru kilometrów, ale jeszcze tysiąca kilometrów w pionie, tak? czyli ponad kilometr trzeba pokonać jeszcze w pionie. Także rzeczywiście Jerycho jest i najstarszym miastem świata, i, naj, i, 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 i najstarszym takim niemal nieprzerwanie zamieszkałym osiedlem ludzkim, też najniżej położonym, czy przynajmniej jednym z najniżej położonych miast świata. No więc tak jak powiedziałem, tutaj tych. Ciekawostek odnośnie Jerycha jako jedynego w swoim rodzaju miejsca na całej kuli ziemskiej jest bardzo wiele, no i dlatego wracam do myśli, że trochę szkoda, że właśnie wycieczki czy pielgrzymki no, omijają, omijają to miejsce. Co tu widzimy? Co widzimy na naszym telu? Tel, czyli jak powiedzieliśmy, wzgórze wykopalisk. Otóż widzimy, że to, że to wzgórze jest poryte właśnie takimi głębokimi tunelami, głębokimi takimi dołami. No oczywiście wynika to z wykopalisk. Może tu jeszcze pokażę jakieś inne... A, tutaj jeszcze... Co zapomniałem powiedzieć? Jerycho, miasto palm. Tak? Proszę zobaczyć, że w samym Jerychu mamy wiele palm i też yy, dookoła Jerycha, do dzisiaj, i tak było też w starożytności, mamy wiele plantacji palm, palmy daktylowej, nawet w Biblii, tutaj mo mogę wrócić jeszcze do, do tekstów biblijnych. Proszę zobaczyć, księga powtórzonego prawa, rozdział 34, czyli końcówka pięcioksięgu, i mamy powiedziane, że ne, ne, negeb okręg doliny koło Jerycha, miasta palm. Tak? Jerycho nazwane jest w Biblii właśnie miastem palm. Jerecho, Irchat temarim. Tak? Irhat temarim, miasto palm. Tamar, palma daktylowa. Tu chodzi o daktyle, O, palmę daktylową, daktylę. Od tego mamy imię też, Tamara. Tam, Tamara imię pochodzi właśnie od hebrajskiego słowa palma, palma daktylowa. No a Jerycho jest właśnie nazwane miastem palm i tak jak powiedziałem, nie przez przypadek, bo rzeczywiście i w samym Jerychu i dookoła Jerycha, tak było dawniej, tak jest dzisiaj, mamy bardzo duże plantacje właśnie palmy daktylowej i Jerycho słynie z przepysznych daktyli. Też kto, kto był w Izraelu, to wie, że trzeba w Jerychu sobie kupić od Arabów właśnie przepyszne, bardzo słodkie, niesamowite daktyle właśnie z Jerycha. To jest, można powiedzieć, takie zagłębie, zagłębie daktyli, no ale dobra, tu, y, zresztą sama nazwa Jerycho, chociaż nazwane jest w Biblii miasto palm, to nazwa pochodzi jeszcze od czego innego. Jerycho, Jerich, hebrajskie, pochodzi od jareach od księżyc. Miasto, tak naprawdę, gdyby chcieć etymologicznie y, y, tutaj tą nazwę rozwiązać, to trzeba by powiedzieć, że to jest miasto księżyca. I prawdopodobnie tu, tu nie chodzi o tylko o y, prawda, ciało niebieskie, ale oczywiście o Boga księżyca. Tak? jareach to jest starożytne bóstwo semickie, Kultywowane, czczone, czczone na tych terenach, Jareach, więc pierwotnie, zresztą inne miasta też były pod patronatem tego bóstwa. Więc prawdopodobnie nasze Jerycho było miastem Boga Księżyca, Jaricha, Jarichu występuje w tekstach ugaryckich, czy właśnie Jareach, w tekstach hebrajskich, więc było miastem Boga Księżyca, no ale również jest właśnie miastem Palm. No i przejdźmy do tych wykopalisk i tak jak powiedziałem, chcemy z, y, skonfrontować to co, co, to, co mówi nam historia i archeologia z tym, co, co mówi nam Biblia właśnie o zdobyciu Jerycha. Tu mamy fragment właśnie tych wykopalisk na Telu Jerycho. Y, tel, sam Tel nazywa się, jeszcze może wracając do tych nazw, Sam Tel nazywa się po arabsku Tel el Sultan, czyli dosłownie wzgórze Sultana. No i ten, to źródełko, które tam wcześniej pokazywałem, które do dzisiaj bije właśnie u stóp tego telu, nazywa się z kolei Ain es-Sultan, czyli źródełko sultana. No, także gdyby ktoś szukał, to trzeba szukać Tel el-Sultan, Tel es-Sultan, przepraszam, czyli właśnie wzgórze sultana. Tak się nazywa ten tel z najstarszym odkrytym miastem świata. No i widzimy oczywiście głębokie rowy z wykopanymi... Tak zwany, to jest tak zwany wykop stratygraficzny. Skoro jesteśmy na wykładzie z archeologii, to może troszkę właśnie y, takich pojęć y, dotyczących archeologii. Tutaj mamy głęboki wykop stratygraficzny. Zresztą takie pojęcia ja wyjaśniam... Y, gdzieś tu mam mój podręcznik też y, do archeologii biblijnej. On jest dostępny na Akademia Edu, tam można sobie go ściągnąć. No i w czwartym punkcie podręcznika między innymi wyjaśniam pewne pojęcia archeologiczne, właśnie tel. Co to jest tel? Już powiedzieliśmy, prawda? Co to jest stratum, czyli warstwa? Mamy warstwy odkryć, co to jest chronologia względna, co to jest datowanie ceramiczne i tak No i między innymi gdzieś tam w skrypcie wyjaśniam, co to jest wykop straty graficzny, To jest wykop, który właśnie ma odkryć poszczególne strata, czyli warstwa. Liczba mnoga strata, pojedyn... liczba pojedyncza od łacińskiego stratum. Stratum, czyli warstwa. Tu chodzi o takie... Tak naprawdę ten, ta metodologia warstw, ona jest zapożyczona z geologii, z nauk geologicznych, z nauk o Ziemi. Gdzie, gdzie po prostu z, zauważono, że Ziemia ma pewne warstwy, tak? Tu już mamy warstwy, ale tu już mamy akurat strata archeologiczne, bo tutaj widać powierzchnia Ziemi, tu mamy jakiś humus, jakieś śmieci, jakieś, prawda, naleciałości, ale pod spodem już mamy warstwę archeologiczną, tak? I, i, i kolejne warstwy głębi, tak? Czyli tak zwane stratygrafia, To jeszcze mamy naukę, tak? Czy stratyfikacja... Stratygrafia to jest właśnie nauka, która zajmuje... Tu jak po mamy w Atenach takie odkrycie archeologiczne. Może to nie jest najlepsze zdjęcie, ale rzeczywiście archeolodzy zapożyczyli pewną metodologię z geologii, wyciągając bardzo logiczny wniosek, że im głębiej kopiemy na danym telu, czyli wzgórzu wykopali, wzgórzu z ruinami miasta, to tym bardziej dokopujemy się do starszych warstw, tak? to, to wynika z prostej konstatacji, tak jak już powiedziałem, że miasto na przykład było budowane, po stu latach na przykład był najazd, miasto zostało zniszczone i zrównane z ziemią, ale ponieważ miejsce było atrakcyjne, po następnych 50 latach, tu znów przybyli ludzie, znów zbudowali miasto. To miasto po 300 latach znowu zostało zniszczone, zrównane z ziemią, ale to już było wyżej trochę, nie? I znowu na tym, na, tych, na tym, prawda, miejscu znowu budowano kolejne miasta. Żeby tylko taką analogię jeszcze zrobić, żebyście dobrze zrozumieli to zjawisko stratyfikacji, stratygrafii, to proszę, to nie trzeba szukać gdzieś na Bliskim Wschodzie w jakichś, nie wiadomo, odległych wykopaliskach. Proszę przyjechać sobie do Krakowa na rynek główny. I zobaczycie Państwo, zresztą w innych miastach pewnie jest podobnie, że do kościołów, starych kościołów w centrum Krakowa, czy to będzie kościół Mariacki w rynku, czy kościół Dominikanów, czy kościół Franciszkanów obok rynku, zawsze schodzi się w dół. I teraz pytanie, z powierzchni rynku schodzimy do kościołów w dół. No i pytanie, czy ktoś te, kościoła, te kościoły budował w piwnicy, czy w jakimś dole? No oczywiście, że nie. Tylko, że kościoły były zbudowane bardzo dawno i od tego czasu miasto urosło. Powierzchnia, poziom rynku głównego się podniósł, tak. Te kościoły były budowane często na, równinie, na równym powierzchni, albo nawet na wzniesieniu. Ale ponieważ właśnie miasta tak, tak zwane z czasem rosną, to jest naturalne zjawisko. Zresztą pod rynkiem głównym w Krakowie mamy przecież no, muzeum podziemny Kraków, podziemny rynek i tam można znaleźć te starsze warstwy Krakowa. Więc no, to jest taka logiczna, można powiedzieć. Stąd, to jest cała, cała dziedzina wiedzy. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale generalnie wracam do tego naszego y, Jerycha, żeby pokazać właśnie te, y, y, ten wy, te wykopy stratygraficzne, które odkryły nam coś niesamowitego. I teraz, żeby Państwo sobie uświadomili, jaka to jest skala y, star, starożytności y, odkryć w Jerychu. O ile jakieś ważne ośrodki miejskie mają często kilka warstw, a jeszcze ważniejsze, ośrodki mają kilkanaście warstw zasiedlenia. To są tak zwane warstwy zasiedlenia. Tak? Warstwy liczy się zresztą notabene od góry, czyli od pierwszej, no bo nie wiemy ile tych warstw jest, prawda? Najpłytsza to jest pierwsza warstwa, starsza poniżej jest druga, trzecia, czwarta. No i o ile w starożytnych ważnych miastach, tak jak Rzym, nie wiem, Kraków, odkryto kilkanaście warstw właśnie zasiedlania miasta, to proszę sobie wyobrazić, że na telu Jericho. Odkryto 35 warstw zasiedlenia. Nie ma drugiego takiego miejsca chyba na Ziemi, gdzie odkryto tyle właśnie warstw. Czyli ten wykop stratygraficzny sięga ponad 20 metrów głą Ziemi, i rzeczywiście odkryto ponad 30 takich warstw zasiedlenia. To tylko potwierdza, że mamy tutaj do czynienia no, z kolebką cywilizacji, z jednym z najstarszych miast świata. I tak jak mówię, chociaż te wykopaliska tak na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądają jakoś monumentalnie czy atrakcyjnie, prawda, spektakularnie to jednak jest to coś niesamowitego. Tu dalej mamy ten wykop stratygraficzny. O, i tu nawet widzę, może cofnę, też będzie widać, mamy tą właśnie y, Górę Kuszenia. To tutaj pielgrzymi często przyjeżdżają, omijają y, co, właśnie y, Telierycho, Rycho, ale właśnie przyjeżdżają, żeby zobaczyć z daleka albo nawet wspiąć się, czy wjechać kolejką? Tam gdzieś wcześniej na tym zdjęciu, gdzieś tu miałem, proszę zobaczyć. O tutaj widzimy ten tel, widzimy kolejeczka, pięknie sobie jedzie. Ta kolejeczka właśnie jedzie, też nie umiechałem kilka razy, ona jedzie właśnie na górę kuszenia. Tak zwana, oczywiście to jest symboliczna góra, to jest znana scena z Ewangelii, prawda, w której y, 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 diabeł kusi, y, trzy próby y, daje panu Jezusowi na pustyni. Jedna z tych prób, trzecia próba to jest właśnie to, że Szatan wziął go na wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata. Tak? I ta wysoka góra obok prawda, Jordanu, najbliższa wysoka góra to jest właśnie ta, to jest tak zwany Jebel Quarantul, góra 40-dniowego postu. No i tą górę właśnie wskazuje się dzisiaj oczywiście symbolicznie jako górę kuszenia. Górę kuszenia Jezusa, pod nią mamy taki na skałach, na pionowych niemal skałach, wlepiony klasztor prawosławny. No więc tutaj właśnie z telu bardzo ładnie widać górę Kuszenia, no ale my się skupiamy już na tym, co jest istotne tak naprawdę dla naszego wykładu, czyli właśnie sam Tel Jericho, Sam Tel Jericho. I tu mamy te odkrycia, y, góra Kuszenia, tu mamy właśnie te wykopy stratygraficzne. Y, no właśnie, tak jak powiedziałem, to nie wygląda wcale jakoś spektakularnie, czy, czy jakoś atrakcyjnie, ale proszę sobie wyobrazić, chodząc po tym telu, że chodzimy po naj, jednym z najstarszych albo najstarszym osiedlu ludzkim. Najstarszym osiedlu... Zbudowanym już jako y, cywilizacja, jako miasto, tak? nie jako y, jakieś tam prawda, y, grupy y, y, łowiecko-zbieracze. Tutaj mamy inne jeszcze zdjęcie tych wykopów stratygraficznych. Y, właśnie. Więc y, ten tel jest niesamowicie przeryty, przeorany właśnie takimi wykopami. Y, no, z tego względu, że, że to było sensacyjne odkrycie Jericho. I tutaj rzeczywiście tutaj było wiele kampanii archeologicznych. Tutaj właśnie mam to z góry wi y, widok na ten tel mniej więcej te 4 hektary i tu dobrze widać, jak, to, jak ten tel jest, no chociażby w porównaniu, proszę zobaczyć sobie, do tego, co pokazywałem na początku, yy, taki tel wzorowy, no to jest piękny, równiutki, prawda, taki ścięty stożek i tak dalej, natomiast nasz tel już jest przeorany wieloma, wieloma tymi właśnie yy, wykopami stratygraficznymi, z tego względu, że tutaj było przeprowadzonych naprawdę wiele kampanii archeologicznych, i włoskich, i francuskich, amerykańskich, angielskich, itd. itd. Dobrze. No właśnie. I teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to wszystko, co tu odkryto, ma się do Biblii, ma się do opowiadania biblijnego. Otóż wykopaliska na Telu Jerycho, właśnie tutaj, na tym miejscu, które pokazujemy, Zaczęły się już w XIX wieku. To już, tam, to już jeszcze. Wtedy archeologia dopiero raczkowała. Tak? To były takie, można powiedzieć, same początki archeologii współczesnej, jako nauki. Tam na to miejsce przyjechał taki sławny archeolog Robinson, ale tak naprawdę pierwsze odkrycia zawdzięczamy Karolowi Warrenowi. Charles Warren, to jest taki brytyjski odkrywca. Wieloma rzeczami się ciekawymi zajmował, ale kiedy przybył do Ziemi Świętej, właśnie m.in. w Jerozolimie do, dokonał ważnych, 19, to jest mniej więcej lata 70. XIX wieku, dokonał Charles Warren. Może nawet pokażę tego pana, bo chyba gdzieś go tu mam. O, proszę zobaczyć, to jest nasz, nasz pan Charles Warren, odkrywca właśnie, m.in. tak zwany szyp Warrena w Jerozolimie. Odkrył pod Jerozolimą bardzo ważne kanały, bardzo ważne miejsca pod wzgórzem świątynnym w Jerozolimie, do dzisiaj zwane właśnie jego nazwiskiem, Szypło Rena. Notabene, kto by nie znał tego pana z odkryć archeologicznych, to na pewno może kojarzyć go z czego innego. Mianowicie ten pan był komisarzem Policji Londyńskiej, naczelnikiem Policji w Londynie, dokładnie w czasach, kiedy działał słynny Kuba Rozpruwacz kiedy mamy serię słynnych takich morderstw, prawda, taki seryjny, działa, działał taki seryjny morderca, zwany później Kubą Rozprówaczem, to właśnie nasz Karol e, Warren był wtedy szefem policji i próbował tą zagadkę e, właśnie tych seryjnych morderstw rozwiązywać. Także widzicie, tu się wiele różnych wątków łączy, ale faktycznie on później wyjechał na Bliski Wschód, też jako taka misja m, troszkę związana z jego fachem wojskowym, policyjnym, ale między innymi właśnie zajął się tymi wykopaliskami, i teraz, kiedy on przybył na Tel Jerycho, do naszego właśnie y, tego wzgórza wykopalisk, wiele mu nie było trzeba. Odkrył y, starożytne miasto, odkrył grube mury i powiedział, proszę bardzo, mamy miasto z czasów biblijnych, a mury, proszę bardzo, są zniszczone, są zniszczone mury, są rozwalone mury, są rozwalone mury, a zatem mamy potwierdzenie historii biblijnej, to jest Jerycho zniszczone przez Jozułego podczas kampanii zdobywania y, Ziemi Świętej przez Izraelitów, tak? I te, i, te, I te badania archeologiczne jeszcze w XIX wieku, one były takie dosyć, no trzeba tak powiedzieć, troszkę naiwne czy troszkę prymitywne. One tak naprawdę nie znały zupełnie metod właśnie archeologicznych, ani stratygrafii, ani nie miały rozbudowanej metodologii stratyfikacji, właśnie poszukiwania warstw. Nie miały też metodologii datacji, czy to dat datacji względnej, bo stratygrafia, czyli właśnie odkrywanie poszczególnych warstw zasiedlenia miasta, daje nam możliwość datowania, ale tylko względnego. Prawda? Wiadomo, że starsza warstwa, to jest założenie bardzo logiczne, przepraszam, niższa warstwa, jest starsza od tej, która jest na nią, na nią później nabudowana, czyli od tej warstwy wyższej. Prawda? Czyli tak naprawdę można, było dat, można datować stratygrafię tak zwaną chronologią względną. Ale można też bardziej bezwzględną, czyli na przykład datowanie ceramiczne, czy datowanie radiowęglowe metodą węgla C14 izotopu, i tak, dalej. tak Nie wchodzę w te szczegóły, to jest dużo takich już takich archeologicznych, bardzo ścisłych rozważań. Ale w czasach Warrena i później Selin robił takie tam badanie jeszcze w XIX wieku. No niestety to, 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 ta metodologia w ogóle jeszcze nie była znana i obecna. Więc dla nich to tak naprawdę to były takie bardzo proste y, wnioski. No i odkryli prawda, Jerycho, odkryli mury, odkryli zniszczone mury, odkryli. No to z czasów brązu, epoki brązu, no to mamy Jerycho z czasów Jozułego. No niestety y, sytuacja bardzo mocno się zmieniła, kiedy rzeczywiście y, doszło już do takich dwudziestowiecznych. Y, Poważnych kampanii archeologicznych. Nie chcę mówić, że w poprzedniej nie były poważne, bo jak najbardziej też poważne. Z tym, że jeszcze po prostu archeologia jako dziedzina no, nie była rozwinięta. Była bardzo, dopiero raczkowała, można powiedzieć, w XIX czy pod koniec XIX wieku. Więc kiedy w XX wieku postanowiono na nowo przebadać to najstarsze. Znaczy wtedy jeszcze nie wiedziano, ale właśnie postanowiono przebadać je Wówczas wysłano taką połączoną kampanię archeologiczną, złożoną z y, ważnych, czołowych archeologów amerykańskich i brytyjskich. I na czele tej kampanii, to są lata 60. XX wieku, na, te, na czele tej kampanii stanęła sławna brytyjska archeolog, archeolog, Kathleen Kenyon. Pani Kathleen Kenyon, to jest, tu, proszę bardzo, już pokazuje zdjęcie, y, pani profesor, Ken, Madame Kenyon, ona była tak nazwana, bo to, wiecie, w tamtych czasach jeszcze Kobieta jako szef takich wielkich wykopalisk, to nie było jeszcze wcale takie powszechne i popularne, a to naprawdę jest wielka, wybitna postać w dziedzinie archeologii brytyjskiej. Madame Kathleen Kenyon, profesor, to jest nasza właśnie ta badaczka. Właśnie pod jej takim auspicjami przeprowadzono w latach 1952 do 1958, czyli są te lata 60. XX wieku, przeprowadzono siedem kampanii archeologicznych. Aż siedem. Co to jest kampania? Kampania archeologiczna to jest, można powiedzieć, taki kilkutygodniowy, rzadziej kilkumiesięczny okres intensywnych wykopalisk na danym miejscu. Tak? Wiadomo, że no, przybywa się na dane miejsce i chce się jak najszybciej zrobić pewne prace, no bo cały rok no, nie będą archeolodzy tam przebywać, względy ekonomiczne i wiele, wiele innych i tak dalej. Więc tak naprawdę organizuje się tak zwane kampanie archeologiczne, i właśnie pod i pod, pod przywództwem pani Kenyon, znanej, bardzo cenionej, brytyjskiej archeolog, to mamy też inne zdjęcia tej naszej madame Kenyon, proszę bardzo, pani Kenyon przy pracy, tu jakieś, prawda, porządkuje ostrakony czy ceramikę, właśnie w Jerychu, odkrycia z Jerycha, czy chociażby tutaj też Jerycho, Pani Kenyon, no to już chyba zdjęcie pozowane, bo z taką, prawda, jakąś łopatką tu stoi, ale mamy wykop stratygraficzny, przynajmniej kawałek tego wykopu, no i Pani Kenyon właśnie przy tej pracy. Więc ta nasza badaczka, pod właśnie jakby jej egidą zorganizowano siedem tych kampanii archeologicznych i tutaj mamy największe, można powiedzieć, osiągnięcia. To tutaj właśnie potwierdzono, po pierwsze, że Jerycho jest najstarszym miastem świata, Właśnie ta najstarsza, najstarsza, najgłębsza warstwa pochodzi jeszcze z kultury natufijskiej z okresu rewolucji neolitycznej, czyli właśnie kiedy na Bliskim Wschodzie, to tam po raz pierwszy właśnie zaczęto, można powiedzieć, budować miasta. I tu mamy, potwierdzono, że mamy tutaj do czynienia z najstarszym miastem świata. Potwierdzono co ciekawe, że to miasto rzeczywiście w wielu okresach, zwłaszcza w okresie, który nas interesuje, biblijnym okres, czyli przed, może przed okresem biblijnym. Chodzi mi o okres późnego brązu, gdzieś lata 1700-1600 przed naszą erą, że to miasto rzeczywiście było otoczone murami. Ale niestety, naj, najbardziej interesujące nas odkrycie archeologiczne całej tej kampanii, i jest jednoznaczne, mianowicie w czasach, kiedy Izraelici przybyli do Kananu, czy mogli, kiedy, kiedykolwiek datujemy wyjście z Egiptu pod wodzą Mojżesza i później pod wodzą Jozułego, próbę właśnie zajmowania kananu stopniowego przez te pokolenia protoizraelskie, czy datujemy to na XV wiek, czy na XIV wiek przed Chrystusem, czy na XIII, czy nawet na XII i XI, to w tym okresie Jerycho było zburzone, mury Jerycha były zniszczone. Czyli z jednej strony ta kampania archeologiczna potwierdziła, że Jerycho jest bardzo starożytnym miastem, po drugie ta kampania, ta seria kampanii archeologicznej pod dowództwem pani Kenyon potwierdziła, że Jerycho było rzeczywiście warownym miastem, miało naprawdę grube mury i to podwójną linię murów miasta, ale niestety w czasach, kiedy Izraelici to miasto mogli zdobywać czy mogli wkraczać do Kananu, to przynajmniej od 200, a nawet 300 lat mury Jerycha leżały w gruzach. I to było szokujące odkrycie, jak tam, tam, na tamten czas, te lata 60. XX wieku. Wielu badaczy najpierw podważało, próbowało podważać kompetencje pani Kenyon czy jej badania, no, podważano, podważano, ale te dowody były no, uderzające, dowody, dowody są proste, są druzgocące, są jasne i rzeczywiście um, dzisiaj no, nie ma wątpliwości, że z jednej strony mamy opowiadanie biblijne, które mówi o tym, że za czasów Jozułego Izraelici przybyli i mury Jerycha runęły prawda, na dźwiękich trąb, a z drugiej strony mamy, mamy archeologię i historię, która mówi, że w czasach, kiedy Izraelici organizowali się w Kananie, kiedy właśnie, można powiedzieć, pewne plemiona, jakieś pojedyncze, wkraczały do Kananu z zewnątrz, bo wiemy, że niektóre plemiona izraelskie po prostu były w Kananie. To są etniczne ludy, etnicze plemiona kananejskie, które później stworzyły coś, co Biblia nazwie Izraelem. Ale te plemiona, które mogły wejść z zewnątrz do Kananu, to one na pewno, jeżeli się natknęły na Jerycho, a na pewno się na Jericho natknęły, to natknęły się na, na ruiny tego miasta, a nie na miasto obwarowane. I tu, żeby to pokazać, to przytoczę tylko może trzy takie cytaty no, znanych I to, i to dzisiaj już ze świata tutaj widać chrześcijańskiego, tak? bo mamy ważnych badaczy, ważnych biblistów. Pierwszy ksiądz profesor Tadeusz Brzegowy, notabene mój promotor mojego doktoratu, wielki, wielki biblista, wielki badacz. No i co mówi ksiądz profesor Brzegowy właśnie w całym tekście poświęconym odkryciom archeologicznym w Jerychu? Punkt kulminacyjny tej historii historię o zdobyciu Jerycha w księdze Jozłego, stanowi zawalenie się murów Jerycha pod wpływem grania trąb i okrzyków wojennych Izraelitów. Jeżeli Izraelici zdobyli Jerycho, to na pewno nie w ten sposób. Tak? Czyli wprost jest stwierdzenie, podobny biskup Stanisław Gondecki, który dawniej zajmował się archeologią, napisał dwa takie podręczniki, dwie części podręcznika do archeologii, też w tym podręczniku stwierdza, być może było ono, czyli to Jerycho, Dalej opustoszałe, a opis Księgi Jozułego o zniszczeniu Jerycha jest rodzajem kultycznej legendy. Czyli Biskup Gondecki, no już dzisiaj tak mówię, no dawniej próbowano te próbowano szukać, że może to chodzi o trzęsienie Ziemi, jeszcze starsi archolodzy z początku XX wieku, Albright Bright, czy inni archolodzy próbowali właśnie pokazywać, że że może tam faktycznie doszło za czasów izraelskich do zniszczenia tych murów. No nie, dzisiaj jest jasne, że właśnie zwłaszcza odkrycia pani Kenyon, te, ta wspólna amerykańsko-angielska kampania archeologiczna wyraźnie pokazała i dzisiaj tutaj nie ma wątpliwości, że Jerycho nie mogło być zniszczone za czasów izraelskich. No więc ksiądz, ksiądz biskup mówi tutaj o kultycznej legendzie. Ksiądz profesor Janusz Lemański, inny wielki badacz też Biblii, pięcioksięgu i właśnie tych, napisał książkę, w ogóle Starożytny Izrael, Narodziny Izraela w 2020 roku i w tej książce właśnie pisze zdobycie Jerycha, tak jak jest to opisane w Jozułego 6 nigdy nie miało miejsca. Generalnie od strony archeologicznej brak jest takich danych z późnej epoki brązu, które potwierdzałyby opis podboju zawarty w księdze Jozłego. No więc mamy... Bardzo mocne opinie, chociaż trzeba powiedzieć, że na przykład ci profesorzy to są bardzo konserwatywni, można powiedzieć, ksiądz, ksiądz Brzegowy, ksiądz Biskup Gondecki. Tacy konserwatywni badacze, no ale nie mogą tutaj nie przyznać racji miażdżącym dowodom archeologicznym, że w czasach izraelskich Jerycho nie mogło zostać zniszczone, bo było już te mury, te mury, te mury leżały w gruzach. No więc pytanie jest zasadnicze, słuchajcie. Przechodzimy do klu wykładu. Z jednej strony mamy tekst Księgi Jozłego, szósty rozdział, który mówi, mówi o zniszczeniu murów miasta, prawda, jak to za Jozuego Izraelici okrążali to miasto i na dźwięki trąby i dźwięki okrzyków wojennych mury runęły. A z drugiej strony mamy odkrycia archeologiczne, które wyraźnie pokazują, że te mury musiały zostać zniszczone dużo wcześniej. Jak te dwa opowiadania pogodzić? Pytanie jest w ogóle takie, czy te dwie wersje da się pogodzić. Czy one są do pogodzenia, tak? Z jednej strony mamy biblijną wersję, a z drugiej strony wyraźnie różną wersję, y, y, którą przynosi nam historia i archeologia. No i zresztą od, od czasów odkryć pani Kenyon do dzisiaj, właśnie ten przykład najczęściej się pokazuje jako przykład niespójności, jako przykład zderzenia czy sprzeczności pomiędzy opowiadaniem biblijnym a danymi naukowymi, tak? a danymi archeologicznymi. Tak? No więc pytanie, czy to rzeczywiście tak jest, że tu mamy y, skrajnie różne opowieści, skrajnie różne wersje. Jedna jest prawdziwa, druga jest fałszywa. Otóż ja, y, jak czytam ten tekst, to dochodzę do trochę innego wniosku. I muszę powiedzieć, że y, kluczowym momentem, który tu się pomija, jest rozpoznanie gatunku literackiego szóstego rozdziału księgi Jozłego, czyli właśnie opowieści o zdobyciu Jerycha. Kluczowym momentem jest rozpoznanie gatunku literackiego tego tekstu. Dlatego, że proszę, proszę ten, w ten tekście tak dobrze wczytać i, i, i zobaczyć jego y, wydźwięk. Przecież ten tekst mówi y, ni mniej, ni więcej, że Izraelici nie tyle zdobyli to miasto, tylko że Izraelici tak naprawdę palcem nie kiwnęli, mówiąc przysłowiowo, y, w zdobyciu tego miasta. W tym tekście jest powiedziane, że to Bóg yy, to miasto im daje. Tak naprawdę już szósty rozdział Księgi Jozłego, okazuje się, skrócam, nie chcę mówić, nie chcę wchodzić w egzegezę tego rozdziału i w takie szczegółowe rozważania, ale powiem jaka jest moja myśl, jakie jest moje tutaj rozwiązanie tej yy, wielkiej sprzeczności czy tej wielkiej kontrowersji, właśnie yy, Biblia versus archeologia. Mianowicie, w moim przekonaniu, dobre odczytanie gatunku literackiego rozdziału szóstego, Pozwala tą kontrowersję przynajmniej delikatnie stępić, jeżeli nie w ogóle całkowicie ją jakby pogodzić, te dwa obrazy. Dlatego, że w Księdze Jozłego w rozdziale 6 mamy tak naprawdę opisane pewne doświadczenie, rozbudowane literacko, rozbudowane poetycko, o tym, że Izraelici przypisali Bogu zwycięstwo nad miastem Jerycho. Bo proszę teraz sobie wyobrazić, jaka jest sytuacja. Mamy jakieś premiona, plemiona protokanonejskie, które gdzieś z zewnątrz, być może, pewne plemiona właśnie tak dostały się do Kananu, gdzieś właśnie z zewnątrz. Tak zwana teoria allochtoniczna, już nie wchodzę w szczegóły. I pierwsze miasto, jeżeli od wschodu, od strony właśnie tam południa, Negewu, yy, chcą wejść do Kananu, to bramą do wejścia do Kananu jest właśnie potężne miasto Jerycho. Jerycho z, yy, z podwójną linią murów, w ogóle może nawet pokażę te mury, bo nie pokazywałem tego, tych odkryć archeologicznych. Tutaj mamy Panią Kenyon i proszę zobaczyć sobie dalej. Tu jest taka, można powiedzieć, taka grafika, troszkę przedstawiająca właśnie miasto Jerycho z tą podwójną linią murów. Rzeczywiście archeologia nam to potwierdziła, że mury Jerycha były po pierwsze grube, tam mamy taki wał zewnętrzny, pierwsze mury to był tak zwany wał zewnętrzny obronny i wewnętrzna linia właściwych murów. I te mury miały 2,5 metra grubości. Proszę zobaczyć, jaka to jest potężna, potężny mur, 2,5 metra grubości, około 6 metrów wysokości. Więc mamy naprawdę ważne, obwarowane miasto. Tu może jeszcze pokażę inne. Tu jest jeszcze inna jakaś taka grafika pokazująca właśnie tą podwójną. Jeszcze bramy te, nawet Bramy odkryto, y, takie wieże obronne właśnie w Jerychu. Więc rzeczywiście pod, po, y, potwierdzono, archeologia to potwierdza, że Jerycho w czasie późnego brążu, brązu było miastem naprawdę silnie ob, y, obwarowanym. Tutaj mamy fragment właśnie z Jerychu, fragment tych murów. Tylko w fragmencie, jak powiedziałem, mury, są oszacowane na około 2,5 metra grubości, 6 metrów wysokości. Więc to nie są przelewki. Są naprawdę grube mury. I teraz sława Jerycha, jako miasta obronnego, takiej bramy od południa wejścia do Ziemi Świętej, była głośna. W tym sensie, że to, że miasto było znane z tego, że jest właśnie bardzo warowne, niemożliwe do zdobycia. I teraz ta sława na pewno dotarła do tych plemion protoizraelskich, które gdzieś tam od południa próbują wejść do Kananu. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie mamy plemiona takie koczownicze, półnomadyczne, protoizraelskie, nazwijmy je tak umownie protoizraelskie, które od południa gdzieś tam pod wodzą Jozuego chcą wejść do Kananu i mają w głowie to, bo ta sława, fama y, Jerycha jako bramy do Kananu jest wielka i oni mają w głowie to, że czeka ich przeprawa, czy czeka ich konfrontacja no, z tak bardzo mocno obwarowanym, potężnym miastem. Nie? I teraz, kiedy oni przekraczają Jordan i zbliżają się do tego miasta, nagle patrzą, że miasto jest w ruinach. Miasto leży tak naprawdę w gruzach i oni lecą na te gruzy i można powiedzieć, że zajmują. Być może te gruzy były zamieszkane przez jakąś... bo wtedy jest, jest przypuszczenie, że kiedy mury były zniszczone, to to miasto mogło być zasiedlane przez jakieś niewielkie społeczności i tam do jakichś walk mogło dojść, bo w tych ruinach mogły mieszkać jakieś małe grupy kananejskich, lokalnych mieszkańców. Ale jeszcze raz powiem, proszę sobie wyobrazić, co pomyśleli i co okrzyknęli i jak zrozumieli sytuację protoizraelici, kiedy mając w głowie strach przed tak silnie obwarowanym miastem, którego legend na temat którego krążyły legendy, wielka, podwójna linia muru, ważne, duże, obronne miasto, i kiedy oni wkraczają od południa do Kananu, miasto, tak jak to potwierdziła dzisiaj archeologia, miasto leży w gruzach. Komu oni przypisali zwycięstwo? Komu oni przypisali zniszczenie przed nimi Jerycha, można powiedzieć otwarcie bramy do, ziemi, do wejścia do Kananu, bo tak naprawdę Jerycho stanowi taką bramę właśnie wejścia od strony tutaj wschodniej, czy od strony Morza Martwego, bramę wejścia do Kananu. Oczywiście przypisali to Bogu, przypisali to Bogu. I teraz ten szósty rozdział. On nie mówi o tym, proszę zobaczyć, że w tym, bo do czego zmierzam, że w tym rozdziale nie ma mowy ani o jakimś oblężeniu Jerycha, nie ma mowy o maszynach wojennych, nie ma mowy o taktyce oblężniczej, nie ma mowy o wojnie. Proszę zobaczyć, że autor biblijny mówi tutaj, jak mówi o tym, że Jozłę nakazuje zdobycie Jerycha, to kiedy tutaj w 20 wersecie dochodzi do tego zdobycia, lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach, tak? Czyli ten w siódmym dniu, kiedy okrążano to miasto... Zagrano na trąbach zgodnie z przykazaniem, tak jak to Bóg Jozuemu wskazał. Skoro tylko usłyszał lud, lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. I co mówi dalej autor biblijny? A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie i tak zajęli miasto. Proszę zobaczyć, że autor nawet słowem się nie zająka w jakiejkolwiek walce. Czyli nie ma tutaj maszyn oblężniczych, nie ma tutaj taktyki wojennej, nie ma tutaj armii, nie ma tutaj. Jakichś sprzętów wojennych. Nie ma tutaj ob długiego oblegania miasta, np. brania miasta głodem, bo tak by można próbować brać, ob oblężać, prawda, oblegać miasto. Więc proszę zobaczyć, że ten tekst tak naprawdę nie mówi tak, jak go często czytano przez wieki. No bo wiecie o tym, przez wieki czytano ten tekst tak bardzo prosto, literalnie. To znaczy, o, y, dopóki nie mieliśmy współczesnej historii, współczesnej archeologii, to przez całe wieki. No, Biblia, była, Biblia czy inne teksty były jedynymi źródłami, tak? Jeżeli w tych źródłach pisało tak, no to ludzie tak to wierzyli, tak to przyjmowali, zwłaszcza jeżeli tu mamy do czynienia z Biblią, tekstem świętym, no to skoro tak było, skoro tak Biblia pisze, no to tak było i ludzie brali to po prostu yy, tak prostolinijnie, yy, tak jak jest napisane, prawda? Ale dzisiaj wiemy, że tekst biblijny powstawał często wieki całe po tych wydarzeniach, do których jakoby się odnosi, i często ten opis biblijny, jest, owszem, on nie jest jakąś reminescencją starych wydarzeń, ale on jest ubrany w szaty pewnej poezji, pewnej liturgii, pewnej takiej świętej opowieści. I tutaj wyra... przede wszystkim chodzi mi o ten aspekt teologiczny, czyli autorzy biblijni przede wszystkim wydobywają na wierzch nie tyle historyczne fakty, to nie jest kronika, to nie jest opis poszczególnych wypadków, jak oblegali to miasto i tak dalej, tylko tak naprawdę cały rozdział szósty Księgi Jozłego to jest jedno wielkie przekonanie, że to Bóg dał to miasto w posiadanie Izraelowi, że to Bóg zniszczył przed nimi to mury i rzeczywiście i to nam się z archeologiem potwierdza. Tak? To miasto w czasach, kiedy Izraelici przejmowali, można powiedzieć, yy, yy, władzę w Kananie, to właśnie mury Jerycha były zniszczone, mury Jerycha leżały w gruzach, tak? a, przecież to, a przecież to miasto było yy, uważane za miasto niemalże nie do zdobycia. Tak? Więc całe ta, cała ta święta opowieść yy, yy, tak naprawdę przypisuje Bogu zwycięstwo, przypisuje Bogu zniszczenie murów, a nie, a nie Izraelitom. Tak? Czyli tak naprawdę to opowiadanie jest jedną wielką sceną uwielbienia Boga, czyli taki ma aspekt teologiczny, za to, że Jerycho tak czy inaczej dostało się praktycznie yy, niebronione, dostało się w ręce izraelskie. I proszę powiedzieć, że to, co ja teraz mówię, zgadza się zarówno z tekstem biblijnym, jak i zgadza się z tym, co nam mówi archeologia. I tu jeszcze żeby potwierdzić to czy pokazać dokładnie ten gatunek literacki. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na wydźwięk tego rozdziału, jeżeli chodzi o aspekt liturgiczny. Tak naprawdę w moim przekonaniu ta opowieść z rozdziału 6 księgi Jozuego to jest y, takie liturgiczne świętowanie y, zajęcia tego miasta. Bo proszę zobaczyć, najpierw pojawia się liczba 7, która tu bez przerwy będzie obecna. Siedem dni będziesz obkrążał to miasto. W siódmym dniu siedem razy. Siedmiu kapłanów, prawda, to, gdzie tu mamy? Siedmiu kapłanów weźmie siedem trąb y, z rogów. Proszę pamiętać, że liczba siedem to jest przede wszystkim w Biblii liczba pełni, ale to jest liczba kultu. Święta, Wszystkie święta najważniejsze Izraela w Biblii trwają siedem dni. Tak, Pascha plus prześniki, siedem dni. Święto Tygodni, to jest właśnie, prawda, mamy siedem razy siedem. Siedem siódemek, siedem tygodni, pięćdziesiątnica, tak? Czyli 49, 7 razy 7, 50 dzień świętujemy 50, -nice, święty tygodni. Więc jakby święta izraelskie są zbudowane wokół liczby 7. I teraz w tym opowiadaniu ta liczba 7 występuje niesamowitą ilość razy, jako ten taki zamknięty, określony czas świętowania, czas liturgii. Co więcej, występuje tutaj schemat 6 plus 1. Bo proszę zobaczyć, 6 dni będziecie okrążać miasto jeden raz, a w siódmym dniu, prawda, czyli 6 plus 1, w siódmym dniu okrążycie 7 razy to miasto. Kto mi powie, kto mi podpowie, czy gdzie, kto, ktoś może się już domyśla, gdzie, gdzie w Biblii pojawia się schemat 6 plus 1, że w sześciu dniach dzieje się jakaś akcja, a w siódmym dniu dzieje się coś wyjątkowego, szczególnego, nietypowego. Oczywiście mam na myśli opowiadanie o stworzeniu świata. Tak? I to znowu nie jest, to nie jest opowiadanie prawda, kosmologiczne, tylko to jest opowiadanie takie poetyckie. Tak samo tutaj mamy do czynienia z tekstem, który wyraźnie poprzez użycie wielokrotnie liczby 7. Siedem dni, zwłaszcza ta 7 dni, jako y, czas świętowania, y, poprzez użycie schematu 6 plus 1. 6 dni będziecie robić tak, w siódmym dniu zrobicie tak. Tak, tak naprawdę, y, dlaczego mówię, że to jest świętowanie, że to jest liturgia? Ten rozdział to jest tak naprawdę liturgiczne świętowanie zajęcia Jerycha. Tu nie ma mowy żadnej, y, o żadnej oblężeniu, żadnym, y, żadnej walce. Bo proszę zobaczyć, że kto idzie na czele. Na czele idzie, idą kapłani z arką. Jest powiedziane siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich". Znowu, po pierwsze, już ta siódemka się pojawia wielokrotnie, ale proszę zwrócić uwagę, że znowu mamy nawiązanie bardzo wyraźne do izraelskiego sposobu świętowania, czyli procesji z Arką. Mamy święta, na przykład święta dedykacji świątyni, kiedy Arka wychodziła ze świątyni, otaczała święte miejsce. Procesja z Arką to była bardzo ważny moment liturgiczny, bardzo ważny moment świętowania. Tak? I tu, a tutaj mamy zdobywanie miasta, potrzebni są żołnierze, potrzebne są łuki, potrzebne są maszyny oblężnicze, potrzebne są jakieś prawda, katapulty. A tutaj co mamy? Mamy kapłanów, który, nie, nie żołnierze, tylko kapłanów i mamy arkę przymierza. I, czyli tak naprawdę to jest procesja liturgiczna. To opowiadanie de facto mówi o świętowaniu, to mówi o świętowaniu zajęcia y, 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 Jerycha. Tak? Czyli kiedy się rzeczywiście wczytamy w ten tekst, oczywiście archeologia, czyli proszę zobaczyć, ja zmierzam do tego, że to co często się mówi, że archeologia podważa Biblię, że archeologia obala Biblię, że archeologia całkowicie dezaktualizuje Biblię, pokazując, że Biblia jest nieprawdziwa, to w moim przekonaniu, tak jak ja czytam Biblię, to archeologia pomaga mi lepiej wydobyć, jakie jest sedno przesłania biblijnego. Bo skoro to nie jest opis fizyczny, skoro to nie jest opis historyczny, w tym sensie, że to nie jest kronika wypadków, to nie jest historyk, tego nie pisał, prawda, y, skryba, który jest historykiem, tylko to pisał pewien, można powiedzieć, teolog, du, wieki, całe wieki później, który tak naprawdę sięga po jakieś doświadczenie historyczne, tak jak to jest w legendach. W legendach też mamy źródło rdzeń historycznych. Tak jak w potopie, opis potopu, chociaż jest, no, wybitnie jest mitem nawet mówiliśmy nie, na wykładach, jest legendą czy mitem. Ale on sięga też po doświadczenie ludzkie, tak? po doświadczenie powodzi mezopotamskich, olbrzymich powodzi wylewania Tygrysu i Eufratu. Nie? Podobnie tutaj autor sięga po pewną pamięć historyczną o jakimś niezwykle inspirującym doświadczeniu zajęcia Kanan, zajęcia Jerycha, kiedy Izraelici byli no, zdruzgotani tym, że mieli zdobywać warowne miasto. Nagle się okazuje, że miasto leży praktycznie na wyciągnięcie ręki i oni nic nie muszą zrobić, żeby to miasto zająć. Nie? No to i to doświadczenie zostaje w trakcie właśnie tutaj rozwoju teologii biblijnej, zostaje przypisane Bogu, tak? To Bóg daje to miasto w posiadanie. I to opowiadanie tak naprawdę jest o tym. To opowiadanie tak naprawdę o tym mówi, że to, że Izraelici tutaj się nie wysilali, nikt nie zginął, żeby to miasto zająć, tak? To miasto, to miasto jakby dał im Bóg, nie? Dał im. Dlatego mówię, że kluczowy, żeby dobrze zrozumieć przesłanie tego tekstu, jest określenie gatunku, tak? To ja już mówiłem na innych wykładach. Proszę, wróćcie sobie do moich wykładów z Pięcioksięgu, gdzie mówię, jak ważne przy czytaniu Biblii, ale w ogóle czytaniu każdego tekstu literackiego, jest określenie jego gatunku literackiego. Bo jeżeli pomylimy instrukcję obsługi z wierszem, no to, to mamy bardzo dużą szansę, że kompletnie błędnie zrozumiemy przesłanie twórcy tego tekstu. Tak? Więc najpierw trzeba dobrze mm, zdefiniować gatunek literacki. W moim przekonaniu, to jest liturgia zwycięstwa. Ten tekst to nie jest historyczny opis, ten tekst to nie jest kronika wypadków, jak to czytano przez wieki, tak po prostu bardzo prosto, upraszczając całą sprawę, tylko ten tekst jest właśnie liturgią, świętowaniem zwycięstwa czy zdobycia kananu. Tak? Całe zwycięstwo jest tutaj przepisane Bogu, co zresztą potwierdza kląd Facherem. To jest zresztą inny temat, nie chcę w to wchodzić, bo ten wykład już trwa dość długo, więc będę, będę pewnie kończył, ale... Tutaj właśnie mamy wszystko przypisane Bogu. Klątwa Herem to jest to, że nie można sobie nawet łupu wojennego wziąć. Wszystko ma być zniszczone, spalone, zabite, zwierzęta, ludzie, dlatego że cały łup wojenny należy do Boga, bo to Bóg jest prawdziwym autorem zwycięstwa. Tak, prawdziwym zwycięstwem. I tak to jest z tym opowiadaniem. Jeszcze wrócę, bo to, bo to opowiadanie zaczyna się tak naprawdę nie w rozdziale 6, ale w rozdziale 5. To tylko pokażę jeszcze jedną ciekawostkę, bo jak już jesteśmy w Księdze Jozłego, to żeby jeszcze pokazać... Tak naprawdę pewien klucz do czytania tej księgi, jeden z ważnych kluczów do czytania księgi Jozłego. Mówiliśmy sobie już o księdze sędziów, o pieśni prawda, Debory, o zdobyciu walce z Kananejczykami. To teraz pewien taki ważny klucz do czytania księgi Jozłego. Otóż opowiadanie o zdobyciu Jerycha rozpoczyna się w rozdziale 5 od, od takiego krótkiego opowiadanka, kiedy to Bóg objawia się Jozłemu. Bóg objawia się pod, pod postacią anioła. To często w starych tekstach biblijnych, jak się Pan Bóg objawia, to jest powiedziane, że objawił mu się anioł pański. Na przykład Mojżeszowi w krzaku gorejącym objawia się anioł pański. Później wiemy, że to sam Bóg mu się objawił. Nie? Czy w innych tekstach, Jakubowi w Księdze Rodzaju. Więc Jozuemu objawia się wódz zastępów pańskich i mówi do niego przed, przed samym zdobyciem, właśnie przed tą kampanią zdobywania Jerycha. I mówi do niego tak. Józef pyta się, co, rozkazujesz, co rozkazuje mój państwem słudze i na to wódz zastępów pańskich, który tak naprawdę jest tutaj samym Bogiem, od, odpowiada mu, zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. Czy ktoś kojarzy, gdzie dokładnie ten sam tekst pada wcześniej w Pięcioksięgu? Oczywiście, że to jest nawiązanie do ym, objawienia się Boga Mojżeszowi na górze Synaj w krzaku gorącym, tak? To Mojżeszowi Bóg się objawia. Tam też notabene jest powiedziane, że Bóg właśnie, że objawił się anioł pański. Dopiero później wiemy jakby z kontekstu, że i z, i z innych tekstów biblijnych, że oczywiście tam chodzi o Boga. Tak jak powiedziałem jeszcze raz, w starych tekstach biblijnych, posłaniec jest utożsamiony z posyłającym. Tak? Anioł jest po, jakby utożsamiony z samym Bogiem. Żeby nie mówić o Bogu, mówi się o aniele. Więc podobnie jest tutaj. I teraz do czego zmierzam? Że ten tekst wyraźnie naśladuje to, co mamy opisane w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, czyli objawienie Mojżeszowi. Bóg mu się objawia przed misją, przed główną, naczelną misją wyprowadzenia Izraela z niewoli i mówi do niego, zdejm sandały z nóg, albowiem ziemia, na której stoisz jest święta. Otóż kluczem do, jednym z kluczy do rozumienia Księgi Jozuego jest zobaczenie w bardzo wielu tekstach z tej Księgi, że Jozue jest portretowany jako drugi Mojżesz, jako godny następca Mojżesza. Bo przecież, kiedy Mojżesz doprowadził Izraela do Jordanu, tam Mojżesz umiera i można powiedzieć, że tą schedę po Mojżeszu władcy, dowódcy, wodza przejmuje właśnie Jozue, Nie? I w Księdze Jozułego, która jest po pięcioksięgu i właśnie mówi o dalszych perypetiach Izraelitów wchodzących do Kananu, właśnie Jozue przejmuje rolę Mojżesza i bardzo ważnym takim wątkiem przewijającym się przez całą Księgę Jozułego jest portretowanie tej postaci na wzór Mojżesza, tak jakby drugiego Mojżesza. I to jest tylko jeden przykład. Słuchajcie, tych przy przy przykładów jest dużo więcej i to pewnie byłby materiał na osobny odcinek. Yy, chociażby mogę wrócić, nie wiem, do trzeciego rozdziału, To dosłownie tylko jeszcze jeden taki przykładzik. Trzeci rozdział. Yy, przejść, cudowne przejście rzeki, tak? Kiedy Izraelici wchodzą do ziemi Kanan, przechodzą przez Jordan. Jordan stanowi taką symboliczną, ale też taką metafizyczną, fi też fizyczną, ale też metafizyczną granicę między ziemią pogan a ziemią świętą. Kiedy przechodzą przez tą rzekę, to rzeka się rozstępuje. Mamy wał z wód. Yy, jeden wał z wód z jednej strony, drugi z drugiej strony. Jest powiedziane, że suchą nogą po suchym dnie rzeki Izraelici przeszli yy, przez rzekę, aby wejść do ziemi obiecanej. Oczywiście jest to kolejne, kolejny tekst, który ma być jakby klamrą i nawiązaniem do historii Mojżesza. Tak? To Mojżesz przeprowadza Izraela suchą nogą przez wody Morza Sitowia, tak? w księdze wyjścia, kiedy wyprowadza ich z Egiptu. To tylko są przykłady, które pokazują jeden z kluczy, bo tych kluczy jest parę. Ale jeden z kluczy, jak sobie będziecie otwierać czy czytać Księgę Jozłego, to warto spojrzeć na tą postać yy, tak, jak jest portretowana w tej księdze, że to nie jest taki pomocnik Mojżesza, sługa Mojżesza, jakiś taki prawda, ktoś, kto no, yy, przejął po nim yy, prawda, yy, władzę, ale nie jest tej samej rangi. Księga Jozłego będzie portretować Jozłego jako godnego następcę Mojżesza. Jako drugiego, drugiego Mojżesza, jako tego, który jest naprawdę no, godnym, można powiedzieć, kontynuatorem misji Wielkiego Mojżesza, twórcy, można powiedzieć, Pięcioksięgu, twórcy historii Izraela, wyjścia z Egiptu, objawienia na Synaju i tak dalej. Józef w tej księdze wiele, wiele razy będzie właśnie portretowany jako jego godny, godny następca. Dobrze, kochani, to jest jakby, myślę, że już lepiej. Rozumiemy. Z jednej strony mamy kontrowersję, z jednej strony mamy rzenie dwóch różnych wersji. tak? Z jednej strony biblijna opowieść o zdobyciu Jerycha, z drugiej strony archeologia i historia o zdobyciu Jerycha, ale jak widzimy, kiedy dobrze wczytamy się w gatunek literacki szóstego rozdziału, to się nagle okazuje, że tu mamy do czynienia z, tak naprawdę z liturgią, y, która świętuje y, dar Boży, to że Bóg podarował Jerycho y, y, właśnie Izraelitom. I myślę, że w taki sposób można y, czytać. Rozdział szósty, wkomponowując to w znane, a nie kłócąc się czy nie negując poważnych i dzisiaj jednoznacznie ustalonych odkryć historycznych czy odkryć archeologicznych. Fajnie. No to na dzisiaj tyle.